Witam wszystkich, nazywam się Patrycja Bajus, pochodzę z Dolnego Śląska i razem z tatą prowadzimy gospodarstwo. Prowadzimy produkcję roślinną, uprawiamy zboża, pszenicę, jęczmień, rzepak, burak cukrowy oraz groch. Gospodarstwem zajmuje się głównie uprawą, talerzowanie, gruberki, pług dłutowy, to są moje maszyny, z którymi jeżdżę razem z tym byczkiem. Nie wiem, może część z Was będzie kojarzyć Wędzika, raczej bardziej chyba z kabiny, a mianowicie z TikToka, bo już nie jedno nagranie z tej kabiny powstało. Od 3 lat prowadzę kanał na TikToku, no w sumie powiedzmy, że 2 lata, 11 miesięcy, bo za miesiąc będę miała tą rocznicę kolejną. Moim największym marzeniem jest nowa 900, ale ta czarna, w kolorze czarnym, jak wiecie, kocham czarny. Moje drogie kobietki, z okazji Dnia Kobiet, z dnia naszego, życzę Wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim owocnych plonów, no i żebyście nie zapominały o sobie, żebyście stawiały siebie na pierwszym miejscu. Mam na imię Lucyna Minczyńska, mieszkam w Sęsierczynku, jest to gmina Mrocza, województwo kujawsko-pomorskie. Prowadzę gospodarstwo rolne, 25 hektarów. Zajmuję się produkcją mleka, mam 25 sztuk krów mlecznych. Razem bydła jest 70 sztuk. Główną rośliną jest kukurydza, do tego są zboża i lucerna. Od najmłodszych lat interesowało mnie gospodarstwo, pomoc w domu i tak z wiekiem tak coraz bardziej się nakręcałam na to wszystko, żeby jednak prowadzić to i interesowało mnie bardzo, bardziej rozwój, żeby to wszystko jakoś szło do przodu. Rodzice, gdy prowadzili gospodarstwo, posiadali 8 sztuk krów i jak ja przejmowałam, także było 8 sztuk krów mlecznych. Teraz rozwinęło się do sztuk 25, a planuję rozwinąć je do 40 sztuk. Ogólnie w tym roku może mi się już uda. Trzymaliśmy też trzodę chlewną, no ale warunki takie przyszły jak nie inne i musieliśmy z nich zrezygnować, ale rozwój bydło jest lepszą inwestycją. Rozwinęłam też park maszynowy, jest dużo wymienionych maszyn, które naprawdę ułatwiają życie w gospodarstwie. Zakupiłam traktor Case'a Luxuma 120, do tego wymieniłam maszyny zielonkarskie na nowe z firmy Samasz. Jest to kosiarka, przecząsarka i zgrabiarka. Do tego mam siewnik kukurydziany, presę, praktycznie wszystkie maszyny, które są mi potrzebne w gospodarstwie. W gospodarstwie dużo prac wykonuję samodzielnie. Nie mam lęku przed uruchomieniem szlifierki czy wzięciem młota do ręki. Siekiera i widły nie są mi obce. Moim marzeniem jest postawienie nowej obory. Na pewno to jeszcze trochę czasu zajmie, bo mam jeszcze dużo innych rzeczy do zrealizowania, ale to jest taka moja podstawa, żeby rozwinąć się bardziej, no i ułatwić sobie bardziej pracę. Wszystkim kobietom w dniu naszego święta chciałabym życzyć dużo wytrwałości. Wiadomo, że ta praca jest faktycznie męska, ale dajemy sobie radę jako kobiety i nic nam nie jest obce w tym, co wykonujemy na co dzień. Nie brakuje kobiet na gospodarstwach, które są ambitne, wytrwałe, pracowite i które dają sobie radę. Nie jestem tylko ja, ale jest na pewno nas dużo więcej i damy sobie radę. Nazywam się Anna Dobkowicz, mieszkam w Wielkopolsce. Prowadzę z mężem gospodarstwo rolne, hodowlę bydła mlecznego. 40 sztuk krów dojnych, 70 sztuk z młodzieżą razem. Dodatkowo pracuję u największego producenta maszyn rolniczych w firmie Unia. Jestem tam menadżerem północno-zachodniej Polski. Moim zadaniem jest hurtowa sprzedaż maszyn dla dealerów na terenie północno-zachodniej Polski. Co do pracy w gospodarstwie, mąż zajmuje się pozyskiwaniem mleka, a ja mu pomagam przy zadawaniu pasz. Oprócz tego również pomagam mu w produkcji roślinnej, dużo jeżdżę ciągnikami, wspólnie pracujemy na polu, na przykład przy produkcji siano-kiszonki. Ja głównie owijam baloty owijarką samozaładowczą firmy, której pracuję, czyli Unia. Jest to moja ulubiona maszyna. Rocznie owijamy około 1000 balotów.
Ta maszyna pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Wraz z mężem mamy takie małe marzenie, małe, może duże. Chcielibyśmy jeszcze, aby się gospodarstwo dalej rozwijało i marzy nam się nowy ciągnik i kombajn. Korzystając z okazji, chciałabym złożyć wszystkim kobietom pracującym ciężko na wsi dużo sił, wytrwałości i zadowolenia z życia. Przede wszystkim dużo uśmiechu. Dzień dobry, nazywam się Marta Janas. Znajdujemy się w miejscowości Łężce, położonej w Wielkopolsce. Razem z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne, głównie produkcja roślinna i zwierzęca. U nas, w naszym przypadku, to jest bydło mięsne. Siejemy zazwyczaj kukurydzę, zboża o zimę. Z burakiem raczej nie, bo u nas jest bardzo ciężko z suszą. Poza gospodarstwem zajmujemy się też firmą w branży rolniczej. Mąż prowadzi usługi, sianie kukurydzy, zbiór traw, zbiór kukurydzy na ziarno. Moje korzenie rodzinne wywodzą się z gospodarstwa. Również mieliśmy produkcję roślinną i zwierzęcą. Ale jak to po ślubie, zaczęliśmy prowadzić z mężem gospodarstwo. I próbujemy połączyć usługi rolnicze, prowadzenie gospodarstwa, do tego dwójka małych dzieci. I co można powiedzieć, kobiety muszą wszystko połączyć, i księgowych, i pielęgniarki, i matkę, i najlepiej jeszcze kucharkę, weterynarza do tego i tak trochę sprzątaczki, bo wiadomo, jak w parku maszynowym jest sporo maszyn, to jest sporo kabin do sprzątania. No i co można powiedzieć? No trzeba wszystko połączyć, bo teraz bez biurokracji, no to leżymy. A żaden facet tak nie chce tego prowadzić. Naszym marzeniem jest rozprzestrzenienie się naszej firmy, przez co musimy sprzedać sieczkarnię i kupić większą, o większej wydajności. Z okazji Dnia Kobiet życzę każdej kobiecie pracującej w gospodarstwie przede wszystkim zdrowia, szczęścia, wytrwałości w tym, co robi, bo łączy wiele funkcji, a mężczyzna tylko jedną. Do tego życzę, aby każda spełniała swoje marzenia. Czy to jest jakiś kurs, czy to spełnienie jakiegoś wyjazdu. Życzę, aby dążyła do tego, bo to jest nasz cel. Do tego nie zapomnijmy o tym, żeby wspierać też mężczyzn w ich planach. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Liśkiewicz, jestem mieszkanką niewielkiej miejscowości Kolsko w województwie lubuskim. Razem z mężem Rafałem prowadzę niewielkie gospodarstwo rolne. Naszą główną działalnością są pszczoły. Prowadzimy pasiekę składającą się z około 70 uli. Jest to pasieka prowadzona naturalnymi sposobami, czyli ule mamy tylko drewniane, jak najbardziej naturalne warunki stworzone dla pszczół. Dodatkowo zajmujemy się też bartnictwem, czyli przygotowujemy dzikie kłody w lasach, stwarzamy takie warunki dla dzikich zapylaczy. Znajdujemy się w miodowym spichlerzu, czyli miejscu, w którym prowadzimy warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej, ale jest to też miejsce naszych takich lokalnych spotkań dla środowiska lokalnego. Tutaj działa też nasze koło gospodyń wiejskich oraz nasz projekt kobiecy, projekt rozwojowy, który nazywałyśmy Wiedźmy z Kolska. Nasza pasieka jest nietypową pasieką, ponieważ nie prowadzimy gospodarki nastawionej typowo na towarowe pozyskiwanie miodu. Kładziemy wielki nacisk raczej na jakość produktu niż na jego ilość. Nasze produkty sprzedajemy w sprzedaży bezpośredniej, ale też na wszelkiego rodzaju jarmarkach i spotkaniach, na które jeździmy z pokazami bartniczymi i pszczelarskimi. Oprócz naszej pracy zawodowej
Zajmujemy się też animacją środowiska lokalnego, dlatego że w takich małych środowiskach jak nasze Kolsko oferta dla osób jest raczej uboga, a my chcemy korzystać też z różnych atrakcji, z różnych sposobów na rozwijanie swoich marzeń i pasji. Dlatego też stworzyliśmy takie miejsce na spotkania właśnie tutaj w Miodowym Spichlerzu. Jest to taka przeciwwaga do naszej codziennej pracy w gospodarstwie rolnym. Naszym marzeniem, ale też mam nadzieję, że planem na najbliższą przyszłość jest otworzenie niewielkiej rzemieślniczej miodosytni, czyli miejsca, w którym będziemy produkować dobrej jakości miody pitne z naszych produktów. Wszystkim paniom mieszkającym na wsi życzę, by na co dzień w ilości obowiązków nie zapominały o sobie i nie świętowały tylko jeden raz w roku podczas Dnia Kobiet, tylko znalazły w tygodniu zawsze czas dla siebie. Szczęśliwa kobieta, szczęśliwa mama, szczęśliwa partnerka to połowa sukcesu w pozostałych dziedzinach działalności. Dzień dobry, nazywam się Kamila Florczak, prowadzę firmę AgroGrant. Firma zajmuje się doradztwem rolniczym i rolno-środowiskowym. Swoją działalność prowadzę już od 12 lat. Wraz z partnerem prowadzimy gospodarstwo rolne, 100 hektarów i 100 krów mięsnych, rasy limuzen. Nasze gospodarstwo prowadzimy w połowie ekologicznie, a w połowie konwencjonalnie. Udaje nam się wyhodować bydło bez kilograma kukurydzy. Bazujemy tylko na kiszące strawy, wyka z żytem, lucerna oraz ziemniaki i śruta. Jest to na pewno innowacyjny model, ponieważ dzisiaj z reguły wszyscy stosują jednak kukurydzę lub inne dodatki. Niestety ze względu na słabe klasy gleby oraz koszty produkcji jakby też nie możemy liczyć na wysokie plony i też rośliny, które potrzebują większych wymagań. W ramach projektu Wiedźmy z Kolska udało nam się zrealizować wiele działań. Są to m.in. zajęcia z szydełkowania, warsztaty z seksuolożką, psycholożką, warsztaty białego śpiewu. Poza tym udało nam się uczestniczyć również w programach ogólnopolskich, takich jak Wzmocnione, oraz otrzymywać granty m.in. z Funduszu Feministycznego, ale też innych instytucji, jak na przykład LGD, Lokalna Grupa Działania między Odrą a Bobrem. Poza gospodarstwem oraz poza działalnością doradczą zajmuję się również ubezpieczeniami. Ubezpieczam na życie, komunikacyjnie domy, firmy oraz zajmuję się ubezpieczeniami ogólnogospodarczymi. A ponadto w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości prowadzę szkolenia z zakresu rolniczego. Obecnie moje plany i marzenia to nadal rozwijać gospodarstwo rolne i rozwijać je w duchu ekologicznym i zrównoważonym, a tak z przyjemności, no to wyprawa na Zanzibar. Wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet życzę wytrwałości, ale także samozaparcia w realizowaniu swoich marzeń, ambicji, aspiracji i wiary w to, że wszystko jest możliwe. Cześć, ja nazywam się Weronika i możecie mnie kojarzyć z kanału Rolnik po swojemu, gdzie razem z moim chłopakiem Kamilem pokazujemy Wam nasze życie na wsi. Choć oboje pracujemy jeszcze dodatkowo, swoją przyszłość wiążemy właśnie z rolnictwem. Uprawiamy około 50 hektarów, w tym pszenicę, jęczmień, rzepak, buraki cukrowe i w zeszłym roku zaczęliśmy ze słonecznikiem. Całą naszą rolniczą historię możecie śledzić i na YouTubie, i na Instagramie, gdzie pokazywaliśmy Wam cały sezon rolny. Od wiosny aż do zimy, całe nasze żniwa, a także przygodę z warzywnikiem. Także tam też Was zapraszamy. Na naszych mediach walczymy ze stereotypami o rolnikach, o rolniczkach i pokazujemy Wam, jak wygląda prawdziwa wieś oczami młodych ludzi. Wszystkim rolniczkom z okazji Dnia Kobiet chciałabym życzyć, żeby nie bały się głośno mówić i głośno podkreślać swojej roli na wsi,
oraz przede wszystkim były z tego dumne i czuły się doceniane.